przekazać pozdrowienia. W tej chwili nasz zbór rozpoczął uwielbianie. My mamy na godzinę 11. Więc bracia i siostry z Pomorza, ze Słupska bardzo serdecznie Was pozdrawiają i zapewniają o modlitwie. Modlą się, żeby ich pastor z kolei nie dał plamy w stronie, a że usługuje przy największym autorytecie Kościoła Zielonoświątkowego, to tak sobie pomyślałem, że po raz pierwszy od wielu lat zdarzyło mi się mieć tremę i jeżeli mi się język poplącze, to tylko dlatego, że się troszeczkę stresuję. Ale wierzę również, że Duch Święty będzie mnie wspierał w tym i tak jak, jak Boże Słowo nam mówi, że Duch Święty wspiera nas w naszych niemocach, tak w mojej niemocy dzisiaj Duch Święty będzie mnie wspierał po to, żeby budować Kościół Jezusa Chrystusa. Rzeczywiście wczoraj mówiliśmy na temat okultyzmu, zagrożenia związane z okultyzmem i powiem, że mam wielki niedosyt, bo jest to temat, który wymaga precyzyjnego nieraz określenia pewnych pojęć, pewnych zagrożeń. Jest to temat, jak to się potocznie mówi, rzeka. Można mówić bardzo długo. Ja ze swojej strony nagrałem już kilka płyt na ten temat i dalej widzę, że coraz to nowe tematy się pojawiają. Więc jest to problem dla każdego kaznodziei, kiedy ma po prostu mówić na temat, który wymaga dłuższego omówienia. Ale myślę, że zawsze w miejscu, gdzie na ten temat się mówi, Duch Święty gdzieś jakieś ziarno zasieje i we właściwy sposób odpowie na nasze potrzeby. Ale też chcę powiedzieć jednoznacznie, podkreślić przy tym, że nie możemy tylko mówić o zagrożeniach, bo jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa i my musimy znać swoją tożsamość. Kiedy będziemy mówić tylko o zagrożeniu, to wywołamy też w sobie jakieś takie poczucie lęku i strachu, a dzisiaj ludzie żyją tak naprawdę na zewnątrz pod presją lęku. Boże Słowo nam mówi w liście do Hebrajczyków w 2 rozdziale, że Jezus przyszedł po to, aby wyzwolić wszystkich tych, którzy żyli w niewoli lęku przed śmiercią. W związku z tym nienaturalną rzeczą jest, aby człowiek, który w Jezusie Chrystusie jest nowonarodzony, żył w lęku. Powiecie amen? Amen. I dzisiaj, kiedy modliłem się rano, Panie, co chciałbyś, abym dzisiaj mówił, ponieważ wczoraj mówiłem o zagrożeniach, to Duch Święty skierował moje myśli w kierunku naszej tożsamości, jaką mamy w Jezusie Chrystusie. Bo nie można skutecznie walczyć z zagrożeniami, jakie niesie okultyzm, jeśli my nie będziemy znali swojej tożsamości, jaką mamy w Jezusie Chrystusie. Amen. Dlatego, kochani, będę o niej dzisiaj mówił, o tożsamości, jaką mamy dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi, który w naszym życiu dokonał przemiany i tak jak dzisiaj słyszeliśmy już z ust pastora Michała, On jest naszym wodzem i dokończycielem naszej wiary. List do Hebrajczyków mówi, żebyśmy zrzucili obciążający nas ciężar, złożyli go na Niego, patrzyli przed siebie prost na Tego, który jest wodzem i dokończycielem naszej wiary i biegli wytrwale. Amen. Halleluja. Zanim otworzymy Boże Słowo, chcę powiedzieć, nie ulegaj ponownie bojaźni. Miałem takie wydarzenie 3 lata temu, o którym chciałbym się z Wami podzielić. Wiem, to wyznaję, w to wierzę, tego doświadczam z żoną w swoim życiu, że jeżeli Bóg nas powołał, to Bóg ma pewien plan. Bóg powołuje, wybiera do służby i tą służbę planuje i ma też swój czas, kiedy każdego z nas przywołuje do siebie, mówiąc: sługo, wykonałeś swoją służbę. I wyznajemy to i wiemy o tym i wydawało mi się do tego momentu, do tej sytuacji sprzed 3 lat, że za każdym razem, kiedy wsiadamy w samolot, czy kiedy wsiadamy w pociąg, czy kiedy wsiadamy w samochód, za każdym razem towarzyszy mi to przekonanie, że Bóg wie wszystko o mojej podróży i chce
aby ta podróż zakończyła się szczęśliwie, bo skoro mam wykonać Jego dzieło, to nie muszę się obawiać, że cokolwiek mi się wydarzy. I był moment, kiedy miałem jechać do Poznania, aby tam usługiwać. I od 3 dni nagle coś się zaczęło dziać, 3 dni przed wyjazdem. Każdego dnia miałem myśli, które wyrysowywały wypadek, straszny wypadek. Najpierw zastanawiałem się, czy to jest Duch Święty, czy Duch Święty ostrzega mnie, żeby nie jechać. Widziałem, jak mój samochód jedzie drogą, a z naprzeciwka jedzie drugie auto i nagle wjeżdża na mój pas i dochodzi do czołowego zderzenia. Przez pierwszy dzień jakoś to przeżyłem, nie mówiłem tego mojej żonie, bo jechałem sam. Na ogół staram się zawsze z nią być, od 23 lat jeździmy razem, ale w tym momencie jechałem sam, więc myślę sobie, nie będę jej mówił, żeby ją nie straszyć. Może to przejdzie. Na drugi dzień budzę się już ze świadomością, że znowu te myśli zaczynają po prostu krążyć w moim umyśle znowu cały czas. Słuchajcie, widzę, jak mój samochód zderza się z drugim samochodem. Drugi dzień. Wieczorem próbowałem się modlić, próbowałem czytać słowo, wyznawać, ale nic nie przychodziło. Cały czas presja. Wieczorem przyszły myśli, zrezygnuję z tego wyjazdu. Tam. Nie ma powodu, żeby jechać, bo być może Duch Święty mnie uprzedza. Nie potrafiłem jeszcze rozpoznać. Widzicie, czasami pastorzy nie potrafią rozpoznać, czy to mówi Duch Święty, czy to jest jakaś presja. Ja w tym momencie miałem zamieszanie, nie wiedziałem, co robić. I mówię do mojej żony, wiesz co, ja chyba nie pojadę jutro. No dobrze. Miałem zadzwonić do pastora i powiedzieć, słuchaj Piotrze, chyba jednak nie dam rady przyjechać. Na trzeci dzień, w dniu, kiedy miałem wyjeżdżać, znowu ta sama presja, przy okazji dostałem telefon. Dzwoni osoba z innego rejonu Polski i mówi, że wczoraj rozmawiali na grupie domowej i ona się dzieliła, że ja gdzieś tam wyjeżdżam usługiwać i ktoś powiedział, że widział wypadek. Nogi mi się zamknęły. I myślę sobie, teraz to już na pewno nie pojadę. Ale tuż właściwie przed rezygnacją, kiedy mi zostały 2 godziny do zrezygnowania, żeby powiedzieć, że jednak nie dojadę. Mówię, nie. Muszę się spróbować jednej rzeczy. Muszę po prostu pójść na kolana i zapytać Ducha Świętego, co się dzieje? I kiedy zacząłem się modlić, po chwili delikatny głos mówi do mnie, nie bój się. Nie bój się. Wiecie, z drżącymi nogami się mimo wszystko wsiadłem do samochodu, pojechałem. Mimo tego głosu, który usłyszałem, nie bój się, jedź. Jadąc po raz pierwszy, patrzyłem bardzo pilnie przez 350 km, czy przypadkiem jakiś samochód, który z naprzeciwka nadjeżdża, nie zjedzie w moim kierunku. Dojechałem, usługiwałem, potem mogłem usługiwać pewnej osobie, do której głównie byłem jakby wezwany. Mogłem widzieć Boże działanie i wróciłem szczęśliwie. I potem Bóg dał mi lekcję, to było 3 lata temu, lekcję, która polegała na tym, żeby mieć tożsamość w Jezusie i nigdy nie ulegać bojaźni. I rozpoznałem, że to była presja demoniczna. To były myśli, które przychodziły z zewnątrz, które chciały mnie przestraszyć. To było okropne uczucie. To było uczucie, które wywoływało we mnie naprawdę duże poczucie lęku. I naprawdę trudno mi było na początku to uchwycić. Ale potem Duch Święty zaczął mnie wprowadzać w mechanizm, jak to działa. Kiedy służymy Bogu, to również musimy mieć świadomość, że jesteśmy na linii frontu. A na linii frontu musimy zmierzyć się również z pociskami, które będą kierowane w naszą stronę, kochani. I to nie jest jakaś teraz fantazja, którą opowiadam, ale jest to rzeczywiście duchowy fakt, który ma miejsce w naszym życiu. Oczywiście zdajecie sobie sprawę, że powiedzieć o czymś takim, jak ja dzisiaj powiedziałem, wielu nie przyjechały potem do zboru i nie mówiłem tego moim zborownikom,
bo popatrzyliby na mnie troszeczkę dziwnie, bo mówią, głosisz na temat wiary, głosisz na temat zwycięstwa, a sam przez 3 dni siedziałeś jak ten angsthase, taki zając, który się boi ciągle, tak? Duch Święty mi powiedział, nie bój się, jeśli jesteś dziedzicem. Musisz mieć świadomość, że jesteś dziedzicem. Dziedzicem Boga. Dlatego, kochani, chciałbym, żebyśmy otworzyli List do Rzymian, rozdział 8. Cieszę się, że do Australii już jechaliśmy z innym nastawieniem. Od tego czasu już jest z innym nastawieniem. Już nie ulegam bojaźni. To był jeden epizod, ale on dał mi bardzo wiele i mogę się nim dzielić. Pokazać, że bojaźń, lęk przychodzi również do życia ludzi wierzących. Dzisiaj ludzie, którzy są wierzącymi, ty bracie i siostro, na pewno wielu z was mogłoby powiedzieć, boję się czasami, amen? Mam jakieś obawy, boję się o swoje zdrowie, boję się o swoją przyszłość, boję się o swoje pieniądze, boję się o swoją pracę. Możemy powiedzieć wiele, wiele rzeczy na temat zmagania się codziennego i rzeczywiście, kiedy zamykamy drzwi kościoła, zboru i wychodzimy i musimy toczyć bój, egzystencjalny bój, to zmagamy się z lękiem. Za każdym razem, kiedy robimy badania lekarskie, zmagamy się z lękiem, jakie wyniki dostaniemy, prawda? Co trzeba będzie znowu skorygować, na co się mamy nastawić? Lęk towarzyszy człowiekowi od początku, nawet ludziom wierzącym. Ale ja dzisiaj chciałbym, żebyśmy zwrócili swój wzrok na Boże Słowo, na Słowo, które wypowiada apostoł Paweł w liście do Rzymian i niech ono jest jakby tą osnową dzisiaj dla nas tego rozważania o tożsamości, którą mamy w Jezusie Chrystusie. 8 rozdział, 12 werset i poniżej, aż do wersetu 17 będziemy czytać. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Niesamowite słowa. Inne tłumaczenie mówi w wersecie 14, ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu. Nie są prowadzeni, tylko dają się prowadzić. Czyli jest tutaj zasadnicza różnica. Dać się prowadzić, a być prowadzonym. Prawda? Być prowadzonym to znaczy, że niekoniecznie zgadzać się na to prowadzenie. Tak? Bo widzimy na przykład obraz prowadzonych jeńców. Oni nie mają nic do powiedzenia na temat tego, dokąd są prowadzeni. I nie możemy powiedzieć, że jeniec jest współdziedzicem tych, którzy go prowadzą. Więc Boże Słowo mówi bardzo precyzyjnie. Inne tłumaczenie jest bardziej dokładne. W tym miejscu opowiada, że ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu, są dziećmi Bożymi. A więc ci, którzy współpracują z Duchem Świętym, ci, którzy zgadzają się z Duchem Świętym, ci, którzy wyrażają pragnienie, aby być prowadzonymi przez Ducha Świętego. Amen? Amen. Powiedzcie to z tyłu też. Amen? Amen? Amen. A więc Boże Słowo w tym miejscu pokazuje nam pewną tożsamość, którą mamy dzięki temu, co Jezus dokonał na krzyżu. W liście do Rzymian, w tym samym liście czytamy w 5 rozdziale, że Chrystus pojednał nas z Ojcem. Przywrócił pokój, tak? Przywrócił pokój między Bogiem, Ojcem, a nami. Tym pięknym symbolem są Jego rozłożone ręce na krzyżu, tak? Gdzie bardzo często możemy widzieć na różnych traktatach ewangelizacyjnych, jak jedna dłoń trzyma Ojca, a druga dłoń trzyma człowieka. Chrystus połączył nas z Ojcem. Diabeł będzie przychodził i będzie nam pokazywał nasze słabości,
Diabeł będzie przychodził, pokazywał nam nasze niemoce. I też musimy mieć świadomość, że list do Efezjan, rozdział 6, powiada nam, że nie walczymy z ciałem i krwią. Czyli ten świadomość tego, że będziemy poddawani inwigilacji duchowej ze strony mocy ciemności, że będziemy poddawani presji, jest jak najbardziej właściwy w tym sensie, że to się naprawdę dzieje. Ale z kolei Biblia mówi, że ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest na świecie. Amen? W związku z tym my musimy wiedzieć dzisiaj, jaka jest nasza tożsamość w Jezusie Chrystusie, żeby umieć się obronić przed tą ciemnością, która coraz bardziej zapada na ziemi. Wiemy doskonale, że wczoraj o tym mówiliśmy, że okultyzm jest jednym ze znaków czasu. Odradzanie się również pogaństwa jest jednym ze znaków czasu, bo ciemność musi gęstnieć, żeby ludzie w tej ciemności uwierzyli kłamstwu, o którym mówi nam pierwszy list do Tesalonicza. A więc ludzie wierzą kłamstwu, Bóg zsyła na nich ostry obłęd, a wcześniej czytamy, przyjmują tego, który jest nazwany synem zatracenia, Antychrysta. Przyjmą go jako Boga. Ale tylko ci, którzy nie umiłowali prawdy. Więc w całej tej ciemności, która otacza dzisiaj świat, ludzkość, jest nadzieja, bo Jezus Chrystus założył Kościół 2000 lat temu, który został wyposażony w obecność ponadnaturalną Ducha Świętego. Amen? To jest niesamowite. Kochani, kiedy patrzę na chrześcijan, to czasami się zastanawiam, czy oni sobie do końca zdają sprawę z tego, jaka jest tożsamość Bogu. Oczywiście, nie jesteśmy fanatykami. Nie musimy przez 24 godziny na dobę siedzieć przy stole i mówić aleluja, amen, chwała Panu, aleluja, amen, chwała Panu. Bo mamy swoje sprawy, mamy codzienne życie, mamy o nie dbać. Ale nie na tym polega tożsamość, kiedy będziemy ciągle mówić amen, aleluja, chwała Bogu, bo wszyscy uciekną od nas. Niemniej tożsamość, którą mamy w Jezusie Chrystusie, ta tożsamość jest w nas zakorzeniona jak nasze DNA, które mamy po naszych rodzicach. Kiedy zastanawiam się, właśnie moje nazwisko jest dosyć trudne do wymawiania, i to w ogóle są dwie wersje tego nazwiska, jeszcze wam powiem. Bo pierwsza wersja to jest w Polsce wymawiamy Heidenreich. Tak twardo. Już ci, co nie lubią niemieckiego, od razu mają nastroszone pióra. I jeszcze jest druga wersja, którą ja zawsze muszę, będąc w Niemczech, muszę zawsze tą drugą wersję mówić. Ona brzmi Heidenreich. Niektórzy to już w ogóle, jak już ta druga wersja, to już w ogóle nie wiedzą, jak to mają wymówić. Bo to R gdzieś tam znika, coś się dzieje. Ale to jest moja tożsamość. Ja nie mogę wymazać tego nazwiska ze swojego życia. Nie mogę powiedzieć do mojej mamy, mamo, wiesz co, głupie nazwisko ci tata dał. Bo nikt nie może go wymówić. Za każdym razem, kiedy idziemy do urzędów, czy gdziekolwiek mamy podać nasze nazwisko, to my robimy taki gest. Pana nazwisko. Pani patrzy. No bo każdy mówi Kowalski, Nowak. A ja mam zawsze ten sam gest. Wyciągam portfel, wyjmuję dowód osobisty i podaję. Ale ja nie chciałam dowodu od Pana. Proszę spojrzeć. Rozumiem. Nazwisko jest zapisane. Pani jest zadowolona. Czasami jeszcze musi troszeczkę się przyjrzeć. Moja żona ma inny gest. Powiedziała, ja się dowiedziałam po 23 latach. Mówiła to do pastora i pastorowej. Przy mnie powiedziała to. Że kiedy jej się przedstawiłem, to myślała, że żartuję. Nigdy mi tego nie powiedziała. Dowiedziałem się w ustroniu, że nie wzięła na serio mojej tożsamości. Że kiedy ja się przedstawiłem, Jacek Heidenreich, to
sobie pomyślała, chyba żartuję. A jak ją poprosiłem o rękę, to chyba podwójnie pomyślała, że żartuję, bo będzie musiała to nazwisko nosić. Więc ona robi inaczej, kiedy wchodzimy i ktoś prosi nazwisko, ona mówi, przepraszam, proszę tu dopis, ja napiszę. I znowu ten sam gest. I pani patrzy, a rozumiem. Więc czasami nasza tożsamość jest trudna, tak? Ta świecka, ta ludzka, ale to jest moja tożsamość. To jest moja tożsamość, którą gdzieś mam wysaną z mlekiem matki. Kiedy trafiłem do liceum i pani germanistka zaczęła pierwszą lekcję niemieckiego i zaczęła z nią rozmawiać, a skąd ty, dziecko, tak ładnie mówisz? To jest moja tożsamość. To jest moja tożsamość. I tą tożsamość, którą mamy jako ludzie, oczywiście pielęgnujemy i mamy świadomość tej tożsamości, prawda? A oczywiście musiałam znosić prześladowanie, wiecie, bo jak byłem dzieckiem w szkole, to nie myślcie, że mi było łatwo. Byłem Hitlerem, Helmutem, Goebbelsem. Na studiach byłem hamburgerem. Więc wersje mojej tożsamości były różnie przedstawiane. Nawet raz byłem Henrykiem. W akademiku, kiedy mieszkaliśmy, przybiega student. Otwieram drzwi, bo wtedy nie było komórek. Telefon był w portierni. Czy mieszka tu jakiś Henryk? Telefon do niego. Heidenreich. A to Lopach. Wiecie, tożsamość może być różnie określana w Kościele, w ciele Jezusa. My też mamy tożsamość. Amen? Czasami musimy zmagać się. Czasami musimy walczyć o tą tożsamość. Czasami będziemy nazwani w różny, dziwny sposób. Diabeł nie będzie mówił, że jesteśmy okej. Lęk, obawy, bojaźń będą towarzyszyły nam czasami, bo będą wynikiem naszej walki duchowej. Posłuchajcie, kiedy byłem studentem i byłem nienawróconym człowiekiem, to byłem fajnym kolegą dla wielu. Brałem gitarę, robiliśmy imprezę studencką. Na tej gitarze wygrywałem różne ciekawe rzeczy, popijając różne trunki. I wtedy wszyscy mówili, jesteś dobrym kolesiem. Fajnym jesteś. Lubimy cię. Dzisiaj moi koledzy ze studiów są prezesami, są szefami gazet. Jeden nawet pracuje w stacji TVN, w telewizji. Jest redaktorem. Często można go w telewizji zobaczyć. Wtedy byliśmy fajnymi kumplami. I diabeł poklepywał mnie po ramieniu, jesteś dobry. Ale pewnego razu, kiedy zmieniła się moja tożsamość, kiedy moje życie oddałem Jezusowi, kiedy powiedziałem, ja boję się umrzeć, ja boję się swojej przyszłości, ja nie chcę tak, ja nie chcę iść do piekła. Jezu, ja wiem, że ja potrzebuję Ciebie. I pewnego razu w nocy o 4 nad ranem, powiedzieliśmy, Panie Jezu, my chcemy zmienić nasze życie. No ale w tym dniu była impreza i miałem iść z gitarą. Co mam tu zrobić? Moja tożsamość się zmieniła, duchowa tożsamość się zmieniła. Stałem się kimś innym. Wszystko przygotowane. Oni czekają. Nie mają innego grajka, ja mam iść z tą gitarą. Dobra, pójdę. Ale pójdę z Jezusem. W innej tożsamości. Weszliśmy do pokoju, gdzie się ta impreza odbywała. Wyobrażacie sobie ludzi, tak? Wczoraj razem robiłem zakupy jeszcze wieczorem, żeby bar zostawić. W nocy coś się wydarza i teraz wchodzimy z żoną i mówimy, poznaliśmy Jezusa. Jesteśmy innymi ludźmi. To nasze towarzystwo to tak jakby ich grom z jasnego nieba strzelił. Najpierw pomyśleli, że sfiksowali. Weź ty nie opowiadaj, kup od lepiej coś zagrał. A ja już nie mogłem grać. Po 20 minutach powiedzieliśmy, słuchajcie, my przy tym stole nie będziemy ani pić,
ani śpiewać, po prostu się nie nadajemy już teraz. I od tej pory diabeł zaczął mówić, że jestem zły. Wcześniej byłem super kumpel, a potem się wszyscy odwrócili. Do tego stopnia, że kiedy ustawiliśmy samochód przed akademikiem, to tylko dlatego, że wierzyliśmy w Jezusa, ktoś wziął, będąc pijany, metalową rurę i walnął nam w szybę, także szyba poleciała w trzaski. Albo ktoś podszedł na korytarzu i patrząc mi w oczy, ty jesteś zielonoświątkowcem. I wiele takich sytuacji, które tożsamość próbowały moją mi wyrwać na nowo. Ale w Jezusie Chrystusie wiem, komu zawierzyłem. Wiem, komu uwierzyłem. I wiem, z kim jestem. I tak jak mam tożsamość tą moją z trudnym nazwiskiem, tak myślę, że dla diabła moja tożsamość w Jezusie Chrystusie i twoja tożsamość w Jezusie Chrystusie jest trudna do wypowiedzenia. Bo powiem wam, że diabeł bardzo nie lubi imienia Jezus. Spotkałem wielokrotnie sytuacje, kiedy demony wychodząc z człowieka nie chciały pozwolić, aby człowiek wypowiedział: Jezus jest moim Panem. Zamykały usta. Bo to imię jest ponad wszelkim imieniem na niebie, na ziemi, pod ziemią. Powiedzmy aleluja. Aleluja. I teraz, kiedy mówimy o tożsamości, którą mamy w Jezusie, to jest tożsamość, którą buduje w nas Duch Święty. Duch Boży, który jest w nas, któremu pozwalamy się prowadzić. Kiedy pozwalamy Mu się prowadzić, jesteśmy nazwani dziećmi Bożymi. Ale jest coś, co jest naszym balastem. Jest coś, co nas nadal jakby trzyma, i o tym mówi apostoł Paweł w tym miejscu. To jest ciało. Ciało trzyma nas w niewoli. Czy wiecie o tym? Czasami sobie żartuję, ale zapewniam was, nie mam kryzysu wieku średniego, chyba że po 50 wydaje. Na razie jeszcze nie mam. Ale czasami sobie żartuję. I te żarty polegają na tym, że kiedy patrzę w lustro, mówię: co ten Pan tu robi? No bo, wiecie, jak się tak jest i nie patrzy na siebie, to się czuje tak, jakby było 20 lat wstecz. Bracie Michale, tak jest? Ale jak spojrzę w lustro, to tego człowieka naprawdę nie poznaję. I nie wiem, co ten gościu tu robi w mojej łazience. No. Ktoś mi powiedział: to wiesz co, to lepiej nie patrz w lustro, bo ja już od dawna nie patrzę. W jakiś sposób trzeba funkcjonować. Ciało trzyma nas w niewoli. Jak się ta niewola nazywa? A właściwie kiedy ją analizujemy, to widzimy, że tak, to jest niewola niemocy, słabości naszego ciała. Kiedy idziesz po schodach i już masz określony wiek, bolą cię stawy, tak? Robi ci to, sprawia ci to kłopot. Kto z nas przecież niejednokrotnie myśli o swoim zdrowiu? Chyba bylibyśmy nieodpowiedzialnymi ludźmi, gdybyśmy jako ludzie wierzący powiedzieli: ja się swoim zdrowiem nie przejmuję. Ciało trzyma nas w niewoli lęku przed chorobą. Dlatego te wszystkie zabiegi, które robimy, tak? Staramy się, żeby to ciało jak najdłużej nam służyło. Bo my wiemy, że kiedy ono już przestanie służyć, to i tak będziemy w lepszym miejscu, ale jeszcze chcemy tu być. Bylibyśmy hipokrytami, gdybyśmy powiedzieli, że nam już jest wszystko obojętnie, my już możemy wszystko rozdać, my już do Pana idziemy. My jeszcze chcemy tu być, bo wierzymy, że Bóg ma jeszcze dla nas misję do spełnienia. Amen? To nie jest egoizm. Ciało musimy karmić, ciało musimy ubierać, ciało musimy przycinać. O ciało trzeba dbać. Bo jak nie zadbamy, jak go nie umyjemy, to się wszyscy odsuną od nas. No, wyobraźcie sobie 3 dni postu i popiołu. Bez mycia. Tak jak to w średniowieczu robili męczennicy, nie męczennicy, tylko ci pustelnicy.
Oni tak pościli, nie myjąc się, a zresztą Stary Testament też mówi o tym. Czy wyobrażacie sobie takiego pustelnika po miesiącu? Chyba byście nie chcieli z nimi wieczerzy pańskiej. Najpierw byście go wysłali do łazienki. I ciało trzyma nas w niewoli. Amen? Ale ciało trzyma nas jeszcze jednej niewoli, kochani. Nie tylko lęku przed chorobą, ubóstwem. Ciało trzyma nas w niewoli przed porażką. Bo patrzymy na nasze ograniczenia. Amen? Amen? Patrzymy na nasze ograniczenia, na to, jacy jesteśmy. I oczywiście, kiedy ja patrzę na siebie, to ja wiem, że nie mogę tego zrobić, tego nie mogę zrobić, tego nie mogę zrobić, tego nie mogę zrobić. Gdyby wielu mężów Bożych w pewnym momencie nie odkryło swojej tożsamości w Jezusie, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, to nie zrobiłoby wiele rzeczy. Wiele przebudzeń by nie miało miejsca, gdyby człowiek pozwolił, aby ta niewola ciała dominowała nad prowadzeniem przez ducha. Tymczasem zobaczmy, co mówi apostoł Paweł. Wróćmy do tego fragmentu. Jeśli, werset 13, według ciała żyjecie, czy inaczej mówiąc, jeśli według ciała żyjemy, umrzemy. Znam takich biznesmenów, którzy prowadzą biznes od wielu lat i oni chcą Kościół wspierać. Wiecie, oni to są tacy biznesmeni, którzy chcą Kościół budować. I zawsze mi mówią tak, pastorze, jak zrobimy jeszcze ten jeden biznes, to wtedy, pastorze, uposażymy Ciebie, zbudujemy nowy Kościół. 8-9 lat temu, kiedy słyszałem takie rzeczy po raz pierwszy od nich, to myślałem sobie, halleluja, to się za miesiąc coś zmieni. Po roku myślę sobie, może coś się przedłuża. Po 8 latach, jak oni to mówią, to ja mówię do nich, niech was Pan błogosławi. Bo oprócz tego, że robią biznes, dbają o siebie, czekają na ten pierwszy milion, który chcą podarować w kościele, tylko jakoś ta wizja tego miliona się oddala. I gdzieś opierają się na swoich własnych możliwościach i nic z tego nie wynika. I muszę tak do końca życia patrzeć na swoje możliwości być i żyć ciałem. Ale bracia i siostry, nasza tożsamość w Jezusie Chrystusie jest inna i dzięki Bogu za to. Kto jest w Chrystusie nowym, jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe, mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 5 rozdziale. Oto wszystko stało się nowe. Ja kiedy przedtem miałem to doświadczenie, później rozmawiałem z Duchem Świętym, dlaczego tak się stało? On powiedział, pozwoliłeś, aby ten strach Ciebie dotknął. Spojrzałeś na swoje słabości, zapomniałeś o tym, że to ja Cię posyłam i Ty masz do wykonania moją wizję, moją służbę. Masz tam być, wykonać rozkaz i wrócić. Ale Ty pozwoliłeś, aby te myśli krążyły w Twoim umyśle. Dlatego trwało to tak długo. Bo jeśli pozwolisz, aby one żyły w Tobie, jeśli się zaczniesz koncentrować na swoich słabościach, jeśli zaczniesz się koncentrować na swoich możliwościach, nigdy nic nie zrobisz. Nigdy nic nie zrobisz. Zobaczcie, apostoł Paweł mówi, jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Halleluja. Tożsamość możemy... To jest piękny temat, tożsamość w Jezusie, bo możemy mówić od autorytetu, od tego, co Jezus zrobił na krzyżu, od Jego dzieła zbawienia, od tego, co nam przygotował. Paweł pięknie mówi, że to, czego oko nie widziało, czego co do ucha ludzkiego nie wstąpiło, tak? To, co do serca nie wstąpiło, to, co ucho ludzkie nie słyszało, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Więc możemy mówić o wielu błogosławieństwach, ale najważniejszą tożsamością, jaką mamy zrodzenie w Jezusie Chrystusie, najważniejszą tożsamością, bracia i siostry, to jest to, że kiedy ja noszę nazwisko mojego Ojca, to mam Jego tożsamość, tą ziemską tożsamość. Ale kiedy stałem się dzieckiem Bożym,
Przez Jezusa Chrystusa mam tożsamość dziecka Bożego. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Powiedz to. Ten to Duch świadczy z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Więc kiedy jestem dzieckiem Bożym, Ty jesteś dzieckiem Bożym, ja jestem dzieckiem Bożym, my jesteśmy dziećmi Bożymi. Mamy zupełnie inną tożsamość w tej chwili. Amen? Dlatego nie muszę obawiać się, nie musimy się lękać, nie musimy się bać, nie musimy uciekać przed wyzwaniami, jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi. Ktoś pięknie powiedział, że wiara sięga po to, co już zostało dla nas przygotowane. Wiecie, wiara, my często definiujemy wiarę we właściwy sposób z listu do Hebrajczyków, a wiara jest przekonaniem o tym, czego nie widzimy, przeświadczeniem o tym, czego się spodziewamy. To jest definicja z listu do Hebrajczyków z 11 rozdziału, 1 werset. Ale pięknie jest ona wyrażona tymi słowami. Wiara jest sięganiem po to, co już zostało dokonane. Rozumiecie? Więc kiedy jestem dzieckiem Bożym, kiedy jesteśmy dziećmi Bożymi, mamy dostęp do tego, co już Jezus na krzyżu dokonał. Kiedy patrzymy na aspekt śmierci Jezusa, zmartwychwstania i w niebo wstąpienia, to widzimy jakby takie trzy etapy. Śmierć to jest zadośćuczynienie. Zmartwychwstanie to jest powstanie do życia, nowego życia. A w niebo wstąpienie to jest wyniesienie Kościoła ponad wszelką władzą, mocą, zwierzchnością i panowaniem. Amen? I list do Rzymian, do Efezjan mówi, że jesteśmy posadzeni razem z Chrystusem. A wszelka władza i ciemność jest ponad naszymi stopami. Dlatego kiedy mówimy o zagrożeniach, musimy też wiedzieć, jaka jest nasza pozycja wobec tych zagrożeń. Że nie możemy być ludźmi, którzy będą się ich bać, ale będą przyjmować wyzwania, bo mamy tożsamość w Jezusie. Amen? Więc powiedz do swojego sąsiada, mam tożsamość w Jezusie dziecka Bożego. Powiedzmy to do siebie. Amen. Aleluja. Aleluja. Kochani, werset 17. Jeśli dziećmi, to i dziedzicami. O. Wy mieszkacie na tej Śląsk Cieszyński. Było księstwo, tak? Tej Śląsk Cieszyński. Wy piękny zamek w Cieszynie. Siedziba książąt cieszyńskich. Wyobraźcie sobie te lata, kiedy tutaj ci książęta rządzili. Kto był sukcesorem ich dziedzictwa z pokolenia na pokolenie? Ich dzieci. Rządzili tym całym terenem. Prawda? Dziedzic. To nie jest byle kto. Zauważcie, że nawet tłumacze nie ujęli słowa i nie napisali, jesteśmy spadkobiercami. Bo wiecie, spadkobiercą dzisiaj może być człowiek, który otrzymał spadek w postaci długu. O, nikomu nie życzę takiego spadku. Ale dziedzic to nie jest tylko spadkobierca, bo spadkobierca to jest pospolite określenie. A dziedzic to jest określenie, które dotyczy ludzi, którzy mają określoną pozycję. Dziedzicami mieli panowie. Ja wiem, że ktoś by mógł powiedzieć, no ale to jest zła analogia, bo no, my jesteśmy braćmi i tak dalej. Ale w sensie duchowym jesteśmy panami. Amen? Ja mówię do grona panów i pani. Panujących. To nie jest grzecznościowe określenie pani Ewa. Tylko to jest określenie w kontekście jej pozycji i władzy. Aleluja. Amen. A więc w tej pozycji mam tożsamość w Jezusie. Jestem panem. Jesteś panią, jesteś panem. I jestem królem i jesteś królewną. To jest tożsamość dziedzica. Więc jeśli jesteśmy dziećmi Boga, to jesteśmy dziedzicami Boga. A to dziedzictwo polega na pozycji, którą mamy w Jezusie Chrystusie, o którym mówi list do Efezjan, że Jezus został wyniesiony, tak?
pierwszy rozdział mówi, że został wyniesiony ponad wszelką władzą, mocą i zwierzchnością i wszelkim panowaniem, tak? A sam jest głową Kościoła i wszystko zostało poddane pod jego stopy. I drugi rozdział mówi, i my, którzy niegdyś byliśmy umarli z powodu grzechu, razem z nim, tak? Zostaliśmy ożywieni i posadzeni w okręgach niebieskich. Więc naturalną rzeczą jest, kiedy przychodzę, nie boję się. Bo jestem dziedzicem Boga, bo jestem Panem. Naturalną rzeczą jest, że kiedy masz tą świadomość, budzisz się rano i mówisz, dzień dobry Duchu Święty, daję Ci się prowadzić. Ty jesteś nieograniczoną możliwością w moim życiu. Nie ja. Moje możliwości są ograniczone, ale Ty jesteś nieograniczoną możliwością w moim życiu. Amen. Ty jesteś no limits. Ty nie masz limitów w moim życiu. Ty nie masz żadnego ograniczenia. Kiedy daję Ci się prowadzić, zaczynam panować nad tym, co wcześniej dominowało nad moim życiem. Amen. To, co kiedyś było moim lękiem, dzisiaj staje się, jest pod moimi stopami. Teraz ja nad tym panuję. I przestaję się bać. Zaczynam brać wyzwania i nie muszę się lękać, bo wiem, jaka jest moja tożsamość. W Jezusie Chrystusie. Bardzo często ktoś mi zadaje pytanie, pastorze, czy jeżeli ktoś mnie przeklął, czy może coś się dziać? Ja mówię, wiesz, to zależy, w jakiej sytuacji Cię przeklął. Bo jeśli Ty jesteś w Jezusie Chrystusie mocno ugruntowaną osobą, kiedy masz swoją tożsamość, to chroni Cię Jezus. To żadne przekleństwo nie jest w stanie Cię dotknąć. Ja tak wierzę. Bo inaczej bylibyśmy jak takie odkryte, wiecie, odkryte naczynia, które można wypełnić byle czym. A przecież Bóg dał nam całą zbroję Bożą. Amen? I dał nam tarczę wiary. Amen? I dał nam miecz ducha. Amen? Przyłbice zbawienia. Mówiłem niedawno na temat tarczy zbroi Bożej, ale chciałbym tutaj tylko pokazać Wam jeden przykład. Jak walczyli rycerze. Wiecie, jak walczyli rycerze mający tarczę i miecz? Niech ten mikrofon będzie mieczem. Kiedy stawali naprzeciwko wroga szeregu, często uderzali mieczem w tarczę. Co to znaczy? Ten obraz mi bardzo dobrze, ten obraz mi pokazuje, że miecz słowa, miecz ducha, to jest Słowo Boże, jest źródłem mojej wiary. Jest źródłem mojej wiary. Kiedy mam słowo, tak, mam oręż. I to słowo buduje moją wiarę, moją tarczę, tak? I teraz w momencie, kiedy przychodzi atak, rycerz unosi tarczę. Bez względu na to, gdzie przychodzi atak, rycerz chroni się za tarczą. Co to znaczy? To znaczy, że wiara, którą wzbudziło Słowo Boże, kieruje się nie na słabości rycerza i rycerz nie myśli o tej ręce, którą ma za tarczą, nie koncentruje swoich myśli na sobie, ale staje za wiarą, która jest zbudowana poprzez Słowo. Amen? I w tym momencie patrzysz nie na to, co mówi świat o tobie, nie patrzysz na to, co mówi twoje ciało o tobie, nie patrzysz na to, co diabeł mówi o tobie, tylko patrzysz na to, co mówi Bóg o tobie w swoim Słowie. Amen? A to buduje twoją wiarę. Halleluja. Dziedzic uczestniczy w życiu Ojca. Dziedzic nie lata po całym świecie i nie zna swojego Ojca. Dziedzic uczestniczy w życiu i w charakterze Ojca. Popatrzcie, mówi się tak. Jak chcesz wiedzieć, jak twoja żona będzie wyglądać za 20 lat, to popatrz na teściową. A ja powiem, jak chcesz wiedzieć, jak twój mąż będzie wyglądać za 20 lat, popatrz na teścia. Prawda? Ktoś zobaczył moje zdjęcie mojego ojca z młodości i mówi, czysty Jacuś. No, chcąc nie chcąc, muszę się z tym zgodzić. Uczestniczę w życiu mojego ojca. Uczestniczę w życiu swojej matki. Dziedzic uczestniczy w życiu swojego ojca. Dziedzic Boży uczestniczy w życiu ojca.
uczestniczy w życiu Bożym. Amen. A więc jestem zwycięzcą. Moja tożsamość to jest dziedzictwo, które mam w Jezusie. I kiedy staję naprzeciwko problemu, który mam, nie muszę poddawać się temu problemowi. Ale mogę z otwartą przyłbicą zbawienia, z tarczą wiary, z mieczem ducha, z pasem pancerzem sprawiedliwości, pasem prawnym i butami gotowymi do zwiastowania Ewangelii, jako dziedzic, mając tożsamość dziecka Bożego, powiedzieć respekt, bo moim ojcem jest Ojciec w niebie, a na moich ustach imię Jezus. Nie wypowiesz tego imienia inaczej jak w Duchu Świętym. Amen. Nie wiem, co jest dzisiaj twoją bojaźnią, ale Bóg przygotował wszystko. Duch Święty działa poprzez zmartwychwstanie Jezusa. Mamy do wykonania Jego dzieło, bracia i siostry. Mamy do wykonania Jego dzieło. I wspólnie z Chrystusem staliśmy się bliscy Bogu Ojcu. Ofiara Jezusa jest dla nas taką bramą do dziedzictwa. Jesteśmy wykupieni. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że często to właśnie ciało, to niemoc, to lęk, to ograniczenia, to zaniżona perspektywa, to jakieś limity przebiegu naszego życia, to jest konieczność też przystanku, odpocznienia, ograniczają nas. Ale wiecie, że nasze bogactwo to nie jest to bogactwo, które marnieje, ale jesteśmy ubogaceni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Jesteśmy ubogaceni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Duch Święty nas wspiera na każdej naszej niemocy. Ale musimy to zrozumieć. I powinniśmy czasami zatrzymać się i powiedzieć: nie, nie będę patrzył na siebie. Spojrzę na mojego wodza i dokończyciela wiary. Nie będę patrzył w lustro i nie będę mówił, co ten Pan tu robi. Ale będę patrzył na wodza i dokończyciela mojej wiary, Jezusa Chrystusa. Halleluja. To On jest tym, który mnie wzmacnia. To On jest tym, który mnie podnosi. To On jest tym, który mnie wyposaża. A List do Rzymian, werset 37, rozdział 8 mówi: ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Amen. Więc Kościele Boże, kiedy dzisiaj wyjdziesz z tego miejsca, to chciałbym, żeby Duch Święty, i modlę się o to, włożył w Twoje serce taką głęboką tożsamość, że jestem w Jezusie, a w Jezusie jako dziedzic nie mam limitów. Nie muszę ograniczać swojej wiary. Nie muszę koncentrować się: Boże, może mi coś skapnie z nieba, chociaż troszeczkę. Im dałeś tyle, daj mi chociaż tyle. Bóg mówi, że ma dla nas tyle, że nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć. Ale musisz to zobaczyć. Kto z Was, przychodząc tutaj, miał jakiś balast, jakiś ciężar, jakieś obciążenie, jakiś lęk, może bojaźń? Możecie pokazać mi dłonią? Śmiało. A dziękuję za odwagę. Halleluja. A czy teraz to słowo buduje Twoją wiarę? Czy możesz powiedzieć: przecież to jest takie proste. 2000 lat temu wszystko się dokonało. Wiara jest czym? Sięganiem po to, co już zostało wykonane i czeka na nas. Tylko muszę to wziąć. Tylko muszę to wziąć. Więc kiedy wyjdziesz z tego miejsca, to chcę Ci powiedzieć, że kiedy pozwolisz się Duchowi Świętemu prowadzić, nie będziesz bać się ludzi. Nie będziesz bać się szefa w pracy. Wiecie, że to jest jeden z problemów dzisiaj. Lęk przed pójściem do pracy. Ilu z Was boi się czasami stać się do pracy? Jest to taka osoba chociaż jedna? Wszyscy nie boją się pójść do pracy. Nie wierzę. Nie wierzę. Bo każdemu z nas się zdarza, że rano nie chcemy iść do pracy. Ja nie wiem, kiedyś bardzo nie lubiłem wstawać rano, ale musiałem.
I znalazłem sposób. Bardzo prosty sposób. Cokolwiek czynicie, czyńcie jako dla Pana, a nie jako dla ludzi. Więc Duch Święty, kiedy się obudziłem, budzik zadzwonił i kiedy moje ciało mówiło, ale bym sobie pospał, Duch Święty z sobą przychodzi. Czyń to jako dla Pana, bo jesteś dziedzicem. Panie Jezu, wstaję dla Ciebie. Ach, jak miło wstawać dla Ciebie. Tak sobie zrobiłem, że mój zegar biologiczny się przestawił. Dzisiaj 5 rano, nie mogę spać. Nawet gdybym chciał, budzę się. Ale wiem, że to dla Pana. Bo jestem dziedzicem. Moja tożsamość w Jezusie to jest dziedzictwo, które mam w Bogu. Bez limitu, bez ograniczeń. Bez lęku, bez bojaźni. Nie muszę się bać. Popatrz, kiedy wyjdzie z tego miejsca, będzie się zmagać ze swoją codziennością. Ale zacznij stosować w tej codzienności właśnie swoje dziedzictwo. Masz tożsamość. Nie jesteś byle kim. Jesteś dzieckiem Bożym. Więc możesz powiedzieć: dobrze, Panie, nie będę się bać. Nie mam limitu, nie mam ograniczeń. Choroba, ona przejdzie. Kiedyś i tak zdążymy wszyscy, jak powiedział jakiś poeta, już do Pana Boga nie można się spóźnić. Kiedyś wszyscy zdążymy. Amen? Do Pana Boga nie można się spóźnić. Więc nawet jeżeli, to i tak jestem zwycięzcą, bo przejdę przez Jordan. W Nim jestem silny. W tej atmosferze teraz chciałoby się po prostu zacząć uwielbiać Boga za to, że On jest tym, który dał nam takie prawo, abyśmy byli, abyśmy mieli świadomość nazywania się dziećmi Bożymi. Na koniec list do Hebrajczyków. Rozdział 2, 2 wersety. Będę opowiadał imię Twoje braciom moim. Będę Cię chwalił wśród zgromadzenia. I znowu ufność w nim pokładać będę. I znowu oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. Oto ja, mówi Jezus, i dzieci, które dał mi Bóg. Ty jesteś tym dzieckiem. Ja jestem tym dzieckiem. Kiedyś miałem problem. Bałem się ludzi. Bałem się konfrontować. Znaczy nie chodzi o konfrontację jakąś taką, wiecie, negatywną, ale bałem. Nie lubiłem, jak ktoś na mnie krzyczał. I bałem się w ogóle, jak ktoś na mnie krzyczał. I Bóg mnie z tego wyzwolił. Dzisiaj nie chcę być zarozumiały wobec ludzi. Szanuję, bo mam do czynienia z królami i królewnami. Szanuję. Ale nie boję się stanąć nawet przed samym carem Rosji. Bo ja jestem dziedzicem mojego Pana. On jest większy niż cara Rosji. I ktokolwiek, kto ma władzę na ziemi. Amen. Niech Bóg was błogosławi. Na podstawie tego, co usłyszeliśmy, powstaniemy, aby oddać Bogu chwałę za nasze dziedzictwo darowane nam Chrystusie Jezusie, za to, że jesteśmy Jego dziećmi, synami, córkami, dziedzicami Królestwa Bożego. Tak mówi Boże Słowo. W to wierzymy, tego się trzymamy i w ten sposób dajemy także odpór diabłu i wszelkim jego oskarżeniom. Módlmy się społecznie, dziękując Bogu za dzisiejsze nabożeństwo. Boże, w Twoje ręce się powierzamy na kolejne dni, które są przed nami.
pomóż nam zachować to słowo w sercach naszych. Wziąć tarczę wiary, miecz ducha i nie poddawać się żadnemu lękowi, żadnej bojaźni, ponieważ Ty nie dałeś nam ducha lęku, ale ducha mocy i zdrowego smysłu. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteśmy w Chrystusie Jezusie. Dziękujemy Ci, Ojcze. A tak powierzamy się w Twoje ręce, na wszechmogący Boże, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Alleluja. Nasze nabożeństwo jest zakończone. Niech Pan nas błogosławi. Idźmy do domów naszych z Bożym błogosławieństwem.